W niedzielę około godziny 18 doszło do pożaru samochodu osobowego na drodze między Suchodębiem a Łaniętami. Na miejsce udały się dwa zastępy Straży Pożarnej, JRG Kutno i OSP Łanięta. Po dojeździe na miejsce zdarzenie okazało się, że prawie cały samochód jest objęty pożarem. Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru, dokładnym przelaniu spalonego pojazdu wodą i kierowaniu ruchem na drodze. W pożarze nikt nie ucierpiał, działania trwały półtorej godziny.